Dzień dobry YouTube, witajcie! Wracamy na stare śmieci, czyli do vlogowania z Dublina. Powiem wam, że dzisiaj poranek, jeżeli można godzinę 9 nazwać porankiem, był bardzo ciężki, nie mogłam się zebrać na obroty. Poszliśmy spać o 4 nad ranem. Wydawało mi się, że niby w sumie nic nie będziemy robić, ale tak, to ciasto zamrozić, to wędlinę, bo kupowaliśmy sobie kornetki, tą grubą kiełbasę, którą wam polecałam z Taurusa, włożyć do lodówki, to tamto, to jakieś drobiazgi rozpakować i powiem wam, że tak nam zeszło. W każdym razie dzisiaj idziemy do pracy trochę później. Napisaliśmy wczoraj wiadomość tekstową naszemu szefowi, że no niestety nie przyjdziemy na 9 do pracy, przyjdziemy później, bo nie wstaniemy, nie ma szans. Także wstaliśmy pomału, ja się zebrałam na obroty, wypiłam kawę bez mleka, bo ani mleka, ani chleba. Chleb był zamrożony, zamrażarce, zapomnieliśmy wczoraj odmrozić. Także jadłam na śniadanie kruche ciasteczka z cukrem i takie rogaliki zwijane z powidłami śliwkowymi, tak? Tak. Które kupiłam a propos u Ząbka, a Ząbek to nie jest cukiernia, bo też wiele z was mnie pytało, czy Ząbek to jest cukiernia w Dębicy. Ząbek to jest sklep, który sprzedaje mięso, wędliny, a oprócz tego, zaznaczam, ma osobne lodówki, gdzie jest ciasto, także polecam wam. Sklep się mieści przy Cmentarnej, zaraz obok apteki Przychodnia. Kolejny budynek jest apteka na rogu i zaraz za apteką jest sklep Ząbek. Między Jubilatką a apteką. O, może tak będzie łatwiej. Dobra, idę do pracy. Widzicie? Widzicie to? Taki mamy upał w Dublinie. Musiałam wskoczyć w dżinsy, w kurtkę, w konwersy. Ja jedynie w sandałkach mogę paradować w Polsce. Tutaj niestety nie. W każdym razie zmykam. Operator gotowy? Dobra, operator zmęczony, jeszcze dzisiaj rano musiał prufy robić, bo się okazało, że się złe bazy przyszły i musiał wszystko jeszcze raz wysłać. Tak. Nagrałam na poczcie dla was wątek, jak napisał moje imię listonosz, ale przez przypadek przed chwilą skasowałam. Nazwał mnie Agniesika. Agniesika odebrała pocztę, list, na który czekała jest, bo bałam się, że mogli zwrócić, ale jest i przesyłka również czekała. Powiedzieli mi, że trzymają International 16 dni roboczych, także super, zdążyłam odebrać wszystko, zrobiliśmy zakupy, jesteśmy po pracy, głodni, zmęczeni i jedziemy do domu w ten Saigon, tak, po powrocie. Sprzątać. Sprzątać, układać, prać, o Boże. Żeby nie było, że mamy porządek, zobaczcie jaki Saigon, wszystko do prania. Boże, i mamy taki bałagan w mieszkaniu, wchodzimy z operatorem do domu i Dominik mówi tak, wiesz co, kiedy my ostatni raz mieliśmy taki Saigon, bo ja nie pamiętam. Ja mówię, operator, no rok temu jak przyjechaliśmy, tylko rok temu sobie tak zaplanowaliśmy urlop, że wróciliśmy przed ostatnim dniu naszego urlopu i następny dzień mieliśmy wolny, nie wiem. Kto oglądał vloga, to pewnie pamięta, że ten ostatni dzień urlopu spędziliśmy już tutaj. Pojechaliśmy do ogrodniczego, kupiłam kwiatki, sadziłam kwiatki w nowych doniczkach, także tym razem nie kupowałam żadnych doniczek, ale kupiłam świetną matę na balkon. W ostatniej chwili ją spotkałam i stwierdziliśmy z operatorem, że idealnie do nas tutaj na balkon pasuje. Dobra. Rzucam się tu, nie wiem w który kąt, zaraz wam pokażę po prostu. Głowa mała. Jeżeli jesteście chętni mi pomóc, to bardzo proszę. Najpiękniejsze klamry, spinacze do bielizny, jakie w życiu widziałam. Pojechaliśmy właśnie po matę tą na balkon, kto je przy stojaku, tam były gworeczki, ściereczki, trzy cudawianki i między innymi właśnie klamry do bielizny. I jak zobaczyłam te klamry, to mówię do mamy, muszę sobie kupić jedno opakowanie. A moja mama właśnie mówi, że też ostatnio je oglądała, ale że wymieniała spinacze i przy suszarce, która stoi na balkonie, i przy suszarce, która jest na polu, i dosłownie kupowała dwa razy tyle, co tutaj ja mam, no to stwierdziła, że ją to za drogo wyjdzie, dlatego kupiła sobie takie zwykłe spinacze, coś podobnego właśnie jak te tutaj. Ja się skusiłam na jedno opakowanie, bo są naprawdę przepiękne. Moje. Operatora. Od razu dać po kolorach. Które czyje? Pat Zenuś, co ci pani przywiozła z Polski, ty też dostaniesz prezent. To jest ta potwora, o której wam wspominałam. Potwora pierścieniowa do roślin. Ona się idealnie sprawdza właśnie do dozami. Moja mama taką większą, ja sobie kupiłam mniejszą. Moja mama właśnie miała taką i o tej wam wspominałam, ale tamta była po prostu za mała. Dlatego sobie zostawiła do tych dwóch małych zami, które wam pokazywałam
którymś vlogu z wakacji, a ja sobie właśnie kupiłam tą troszeczkę większą, bo były jeszcze chyba na 58 cm, ale wiadomo, nasz Zenuś rośnie, dlatego stwierdziłam, że wezmę tą na 90 cm. Dzisiaj na pewno nie będę się w to bawić, bo nie mam czasu, bo mam tyle do ogarniania jeszcze. Położę sobie tutaj z boku i któregoś dnia po prostu ozdobię mojego Zenusia kółeczkami. Wspominałam Wam we vlogu z Polski, że kupię sobie chusteczki do sprzątania. Niestety nie było o zapachu kwiatowym, były tylko o zapachu słodka pomarańcza, ale jedne o zapachu słodka pomarańcza zostawiłam mamie. Mama mi odstąpiła kwiatowe, mówi, że jak będą w Biedronce, to ona sobie kupi, a jeszcze mi dorzuciła swoje, tutaj mówi, masz, tutaj jeszcze jest większy pół, także będziesz miała na duże i słuchajcie, zobaczcie jaki zapas. Teraz tylko sprzątać, ścierać kurze i nic więcej nie robić. Operator, do sprzątania. Nie serwetki, tylko ściereczki już masz. Jakie chcesz? Zobaczcie, co również przyjechało z nami z Polski. Ogórki i pomidorki. Są to ogórki i pomidorki z działki. Przed wyjazdem do Irlandii zadzwoniła do nas koleżanka i mówi, słuchaj Dominik, podjedź, bo mam coś dla Was. I przywiózł Dominik właśnie ogóreczki i pomidorki z ich działeczki. Zastanawialiśmy się właśnie, jak przewieźć, żeby się nic nie stało i moja mama wpadła na pomysł, że włożymy do kartonu, a karton obłożymy watą. I właśnie wszystko ładnie przejechało. Powiem Wam, że pomidory z działki, ogórki pachną przepięknie, także mamy tutaj tego dość sporo. Będzie może sałatka jakaś jutro, bo dzisiaj już na pewno nie będziemy nic jeść, bo zjedliśmy późno obiad, bo późno wróciliśmy z pracy. Ale zobaczcie, pięknie, nic się nie stało, nic się nie uszkodziło, także jak wybieracie się samochodem z Polski do, nie wiem, Anglii albo Irlandii, to właśnie w taki sposób sobie możecie zabezpieczyć pomidory lub ogórki. Bardzo dobry pomysł, mamuś, sprawdził się. Kochani, a oto prezent dla operatora. Kochanie, kocham Cię nad życie i chciałam Ci wręczyć ten drobny upominek od Agi. Dziękuję. Ojej. Aż mi się łezka zakręciła w oku. Przymierz, sprawdź, czy będą dobre. Czy to ten sam style, co 15 lat temu? Nie wiem, bo ty byłaś prekursorem, jak było widać na zdjęciach. Nie, ja nie miałam takich kubot, ja miałam takie klapy plastikowe. No, dawaj operator. Ale ci idealnie pasują do granatowych skarpetek. Operator, Jezu! Czekaj, rzepka jest troszkę za ciasno. Ej, bo się wyrobi, będą się odklejać, zostaw. Czekaj. Aparat pokusu kroci. Na kubotach. Czekaj. Patrz, idealnie. Idealnie. Patrz, jak leżą, jak ulał. Jak na mnie. No nie zamawiałam dla innego, tylko dla ciebie. Chodź ty, a śliski aparat. Fashion from Dublin. Rozjeżdżam się, patrz. Ale wiesz co? Możesz oprócz tego, że po domu, to jeszcze może na lewisko je zabrać. Tak. Wiesz, kochanie, widzisz, jak jesteś wyróżniony. Fashion from Kubaszyn. Czy wśród moich widzek jest żona albo dziewczyna, która swojemu facetowi, mężowi zamówiła kuboty? Nie, tylko ja zamówiłam. A co, wiesz, może akurat. A może akurat. Operator. Co? PRL. Welcome to PRL. Nie wiedziałam, że to prezent się tak bardzo spodoba. No widzisz? Mała rzecz, a cieszy. Operator, melduję. Kupiłam sobie czarny i niebieski długopis. Który jest mój? Żaden nie jest twój. Wara od nich. Zabrałaś mi w pracy dzisiaj długopis. Co? Oddałam ci, tylko na chwilę pożyczyłam, bo mi ktoś zwinął z biurka. Nie, ale ty jesteś... zielony mi zabrałaś. Oddałam ci, już jest na twoim biurku. Ty oko na Maroko nie widziałaś, jak oddawałam? Nie. Oddałam ci. Jesteście świadkami. Jak mi któryś z tych długopisów zginie, będę się żalić na YouTubie. Oddaj mi ten długopis, złodzieju. Ja ostatnio czerwonym piszę jak w szkole. Dziad jeden. Dobra. To jest szuflada, gdzie trzymamy wszystkie rzeczy, no bo tutaj jest komputer. I tu sobie wkładam długopisy. I mam nadzieję, że one tutaj zostaną. Nadzieja. Matką głupich, wiem. A ja oprócz ciasta, które mroziłam wczoraj, kupiłam sobie jeszcze takie ciasteczka. To są takie ciasteczka półfrancuskie z cukrem. Tutaj takie rogaliki, przepyszne. Ja to kupiłam oczywiście u Ząbka, bo gdzież mogę indziej kupować pyszności. Ja sobie po prostu część z tego zamrożę, bo tak, część zabrałam dzisiaj do pracy, żeby poczęstować. Trochę mi zostało, trochę żeśmy z operatorem podjedli. Także resztę sobie zamrożę, no bo nie zjemy wszystkiego, a po prostu ciastka na wyschną, a szkoda. W każdej chwili można sobie odmrozić i do kawy zszamać. Jesteśmy już na prostej, filmy poskładane, operator nie ma żadnych zaleceń.
zaległych filmów, które nagrałam jeszcze 2 dni przed wyjazdem z Polski, czyli 2 vlogi. Proszę. Tak, i złożył hola w końcu, na pewno już obejrzeliście, złożył hola, który powinien pojawić się chyba pod koniec lipca, z tego co pamiętam. Ostatnie pranie się pierze, ale to jest pranie w 400 stopniach, tam poszewki od poduszek, torby, kosmetyczki, takie rzeczy. Ja zawsze jak wracam z podróży, takie rzeczy sobie piorę. I co? I Jezu, idziemy. Chodź, bo ci przyleję kubotem. Czyli operator, dawaj tu, po plecach. Po dupie kubotem. Po dupie kubotem. Po dupie kubotem. Teraz mogę powiedzieć, że operator mnie kubotem sprał. A nie gumowym klapkiem po drugą kuboty. Ale słuchajcie. Ale muszę reklamację złożyć, bo śliskie są. Musimy te filce kupić takie, jak są pod fotele albo pod meble, żeby nie rysowała moje podłogi. Ale słuchajcie. W życiu operator dostał ode mnie przeróżne prezenty, ale tak jak się z kubotów cieszy. Jakbym wiedziała, to bym mu je 8 lat temu kupiła. No właśnie. To już wiecie, co kupiłam operatorowi, bo w ostatnim vlogu wam wspominałam, że w kolejnym, który się pojawi, pokażę wam rzecz, o której wspominałam. Kupiłam operatorowi kuboty! Tak. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobranoc, kochani, i widzimy się w kolejnym filmie. Bye! Bye.